Potem się recidywistą się chyba No dobra, to co, startujemy, żeby nie zabierać czasu? Tak. No właśnie, zabieraj czas, o to nam chodziło. Zabieram tak, ale tylko tyle, ile potrzeba, żeby też nie przedłużać. Myślę, że zmieścimy się w około godzinę, także akurat do burzy, zdążycie przykryć sprzęt jeszcze. Tematem spotkania jest astrofotografia czasowa, bo nie wiem, czy większość osób zna, więc przedstawię się jakoś szczególnie. Nie będę wyglądał jak Łukasz, znacie mnie to z forów astronomicznych, chodniku Łukasz83. Nie, my Ciebie na zwrocie poznaliśmy. Ciebie tak. Na forach mnie możecie znaleźć pod tym pseudonimem, w cudzysłowie. A na Brazers jaki nośnik? Ciepły dzień. Dobrze, nie. Brunek 88. On jest tam tak. Łukasz 8,3 cala. Łysy 8 cala. Dobra. Tematem jest astrofotografia krótkoczasowa, czyli temat, który gdzieś zacząłem zgłębiać około rok temu. W momencie, kiedy zaczęły się pojawiać na rynku te nowe kamery CMOS-owe i generalnie była coraz większa szansa, żeby z powodzeniem taką astrofotografię uprawiać. A dlaczego to wcześniej nie było, może nie tyle co niemożliwe, co bardzo trudne, bo to o tym za chwilę. Jeśli chodzi o program, kilka przykładów, tak? Bo warto zacząć od tego, żeby zobaczyć w ogóle, jak wygląda ta astrofotografia krótkoczasowa. Pewnie wiele osób z Was już widziało próbki, które gdzieś tam się pojawiają, czy na forach zagranicznych, czy ja się staram wrzucać coś ciekawego też ostatnio. Potem, dlaczego akurat taka astrofotografia, czyli powiedzmy porównanie z astrofotografią tradycyjną, długoczasową, pewne stwierdzenie, że to nie jest coś, co zastąpia, tylko jest to pewna alternatywa, tak? I w tym sensie to należy rozpatrywać, tak? Że nie jest to coś lepszego, gorszego, jest to coś innego, co możemy w tym momencie zastosować dzięki temu, że technologia nam to pozwala. Tak? Kiedyś to było bardzo trudne. No i oczywiście, jak każda technologia, każde podejście ma to swoje i wady, i zalety, i plusy, i minusy, o których powiemy. Potem właśnie troszkę teorii, będzie troszkę takiej wiedzy, którą generalnie trzeba będzie troszkę spróbować pojąć i zrozumieć, jak to w ogóle działa i dlaczego to jest możliwe. Ale też będzie to bardzo ważne pod kątem, jeżeli zdecydujecie się pójść tą drogą w przyszłości, jak dobrać sobie sprzęt, jak skonfigurować zestaw i na co zwrócić uwagę przy zakupie poszczególnych elementów takiego zestawu. Kilka słów o najważniejszym elemencie, czyli o kamerach. Co się będzie troszkę też wiązać z tym, jak później ustalać parametry ekspozycji, na co zwracać uwagę i jak, powiedzmy, testować te ustawienia, żeby już wychodzić z pewnego pułapu wiedzy, żebyście się też nie namęczyli na próbach i spędzili zbyt wiele czasu. Możecie skorzystać z doświadczeń i prób, które ja już zrobiłem. Jak skonfigurować sobie zestaw taki docelowy, oczywiście no, trudno mówić o docelowym, ale przynajmniej taki, na jaki nas stać na chwilę obecną, optymalnie. No i kilka słów o oprogramowaniu i ustawieniach ekspozycji. Jak już mamy taki sprzęt, bo część z Was pewnie już posiada kamery, które będą odpowiednie do tego typu, posiada też teleskopy, które też będą się nadawać do tego typu astrofotografii, więc pozostanie kwestia, jak sobie to wszystko optymalnie ustawić, żeby zagrało jak najlepiej. Coś się nie podoba. Robert, w kadr weszłeś, kurczę, lądowanie w kadr weszłeś. Także na złożę. Ale nie może. Proszę kontynuować, panie prezydencie. Jestem zaszczycony, że sam prezes mnie usiadł. Zaczynamy od przykładów. Na początek zdjęcie, które generalnie pojawiło się w sieci jakoś 4 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, a które było dla mnie bardzo dużą inspiracją i generalnie zwróciło moją uwagę bardzo mocno na tego typu astrofotografię, czyli zdjęcie NGC-7331 autorstwa Emila Kroykampa z Holandii. On to zrobił jeszcze kamerką CCD
prawda? Czyli taką, która de facto... 21 chyba, tak, czy 41. Już nie pamiętam dokładnie, nie? Ale on chciał zrobić 16-calowym newtonem, naświetlając jednosekundowe klatki. I właśnie wtedy tak mi dał mnie do myślenia, kurczę, takie krótkie czasy, a taki fajny efekt, tak? Tak dużo detali w tej galaktyce. No i zacząłem wtedy drążyć temat od tamtego zdjęcia tak naprawdę. Słuchajcie, to wygląda kiepsko tutaj, na komputerze widać, tak naprawdę to jest kwintet Stefana. Detal w tym kwintecie jest niesamowity. To są klatki jednosekundowe z obecnym już z kamery ASI 290. Dlaczego akurat tej to za chwilkę powiemy. I oczywiście plus kolor z kamery ASI 1600 kolorowej dodany. No, skala jest bardzo duża, tak? Tu operujemy gdzieś na skali 0,35 sekundy kątowej na piksel. To strasznie duży teleskop. Duży teleskop 14 cali f3,6, prawda? Więc skala duża, teleskop duży. No, czasy bardzo krótkie. No i efekt zadziwiająco dobry, jak dla mnie przynajmniej, tak? Zdjęcie F71. Mówię, kurczę, ten ekran trochę nie oddaje tego, jak to zdjęcie wygląda w rzeczywistości, ale widzimy bardzo dużo detalu i widzimy bardzo dużo szczegółów, tak? To też jest galaktyka, jest 14-calowego newtona. Dla porównania moje zdjęcie sprzed miesiąca tej samej galaktyki, 10-calowym newtonem, no, szczegół jest podobny, troszkę bardziej rozmyty, bo jednak rozdzielczość jest była dużo, dużo mniejsza. Ale i też no, ja musiałem stosować dłuższe czasy, więc wpływ tego seeingu uśredniał ten detal, był większy, tak? No, wiadomo, cygaro, znacie te zdjęcia, bo je publikuję, także myślę, że w sieci... To twoje jest, tak? Tak, bez problemu je znajdziecie. Tak, na Facebooku można zobaczyć. Na Facebooku, ale na forum są też dostępne, tak? Tu taka ciekawostka, czyli duszek pod numerą, tak? To jest taka mała rękawiczka z katalogu IC. Ona jest bardzo mała, bo ona ma, już nie pamiętam ile dokładnie, kilkanaście sekund kątowych bodajże. I wyszła. Tak, dodatkowo świeci w granicy 11,5-12. Obok tej wielkiej gwiazdy. Ale tak, ale dzięki temu, że czasy były krótkie, no to ta gwiazda nie przepaliła nam obiektu, tak? Więc, a z drugiej strony szum odczytu na bardzo niskim poziomie pozwolił wyciągnąć później detal tej bardzo słabej rękawicy. Za chwilkę o tym też powiemy, bo właśnie kiedy przejdziemy do technikalu. Czarne oko, to jest, widać tylko centrum, bo tutaj jest to cała otoczka. Znacie też po fotografię? Kraba. To znamy. Tak. To znacie, tak? Ja znałem to wcześniejsze. Kraba. Kraba. Tak to wygląda, jeśli chodzi o przykłady. Tak? Łatwo je znajdziecie w sieci. Będziecie mogli sobie przeanalizować, jak to wygląda, jeśli chodzi o metal, o zasięg w porównaniu z tradycyjną astrofotografią. A teraz tak naprawdę, dlaczego tak? Dlaczego krótkoczasowe podejście? Zaczniemy od zalet, tak? Wady też są, ale o nich za chwilę. Jedną z niewątpliwych zalet jest to, że no, mamy dużą liczbę krótkich czasów ekspozycji. Poruszamy się tutaj w zakresie od 1 do 10 sekund klatki, więc nawet jeżeli nam wieje, tak jak miało wczoraj, jeżeli mamy kiepski seeing przez pewien okres czasu, też nam kopnie lub zatupie wokół montażu, no to nam nie szkoda, tak? Bo tych klatek mamy 1000, mamy ich 2000 zebranych po te kilka sekund. I możemy sobie potem na spokojnie te klatki zredukować do ilości, które są rzeczywiście do tych klatek, które są dobre. I, no i nie ma bólu, że nam wiatr poruszył klatkę, którą paliliśmy 20 minut, tak? Na przykład. A druga rzecz, możliwość zebrania materiału na zdjęcie w relatywnie krótszym czasie, czy krótkim czasie, w porównaniu z tradycyjnym podejściem. Oczywiście mówimy tutaj w przypadku obiektów, które są jasne relatywnie i które mają wysoką jasność powierzchniową, tak? Bo zebranie na przykład 1000 klatek dla M51 czy na przykład M82, które mają dosyć niską jasność powierzchniową jako galaktyki, a zebranie 1000 czy 2000 klatek w przypadku na przykład takiego Eskimosa, który jest niby ciemniejszy, ale jest dużo mniejszy i świeci dużo jaśniej, jest po
prostu dużo szybsze. Eskimosa zbieramy w godzinkę, M51 czy M82 trzeba palić 2 lub 3 godziny. Ale wizualnie masz Eskimosa ciężej do... Tak. Co to powiedział? To jest tylko mniejszy jest kątowo, ale jasny jest jak diabli. Tak, ale świeci jako punkt. Tak, ma taki jasny. Świeci jako punkt, jako gwiazda. I na przykład Eskimosa no, można pełny materiał LRGD można zebrać w godzinkę, bez większego problemu, tak? Przy takim fotografii. Więc no, mamy dostępne tak naprawdę setki, takie nawet tysiące obiektów, bardzo małych, średnich kątowo, ale dosyć jasnych, które możemy po prostu w ten sposób sfotografować. Kolejna, jedna z takich większych zalet, to możemy użyć relatywnie niedrogich montaży, tak? Bo będziemy się poruszać w tych klasach montaży typu HEQ5, EQ6, może EQ8, jak ktoś chce 20 cali powiesić. Natomiast zwykłe EQ6 jest w stanie udźwignąć Newtona, powiedzmy 10-12 calowego, który będzie do takiej astrofotografii wystarczający. Natomiast no, gdybyśmy chcieli takiego Newtona poprowadzić przez 10 minut czy przez 5 minut na tej ogniskowej przy EQ6, no to raczej jest to niewykonalne. Tak? Tutaj wtedy musimy wchodzić w montaże typu jakiś paramont, jakaś ASA, tak? A to są koszty sami wiecie. Także mamy zdecydowanie obniżone wymagania co do trackingu dla takich montaży, dla takich astrofotografii. No i dzięki temu możemy to zrealizować taniej, tak? Jeszcze w cenach, które są przystępne dla większości z nas. Brak konieczności stosowania gradingu. Przy 10-sekundowych klatkach nie musimy tego robić, jeśli nie chcemy. Możemy, ale nie jest to wymagane. A guiding sam w sobie, i pewnie większość z Was wie, że jest dodatkowym problemem i dodatkową filozofią w całej astrofotografii. Przepraszam, mogę ci przerwę. Wczoraj zrobiłem zdjęcie właśnie tego cygara. 30 sekund, wyszedł piękny detal i wiesz, bardzo ważną rzeczą jest ciemne niebo. No. Nie do końca, bym się nie zgodził. Bo robię z podmiejskiego miejsca i do fotometrii nie jest potrzebne. A ja mówię o fotometrii jest takie. Znaczy umówmy się, że ciemne niebo jest potrzebne w każdym dobrym. No, 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 tak, to jest pewien czynnik, o który jest na tyle oczywisty, że to jest nie wspomniałem słowem. Natomiast tak, zdecydowanie tak. I 30 sekund to jest. Nie wymaga gradingu w ogóle, ale 3-metrowej obliskowej, nie? Tak, ale też zależy jaki piksel stosujesz, tak? No bo przypadku. No, w tej chyba Canona miał założone, z tego sobie pokazał. 5 czy 6 mikrometrów. Wuje to ale pokazał osobiście. Pierwszy raz bym tego nie zostawił. To może nie jest też. Można zajrzeć też obiektu. Tak, tak, ale tak. Dla tej techniki mamy dostępne, tak jak wspomniałem, setki obiektów o jasności około 11 mamy. Tak? Jeżeli wejdziemy w większe teleskopy rzędu 12-14 cali, bo tak też można, no to oczywiście ten zasięg pewnie nam się zwiększy do 12 magnim. Lub ewentualnie będziemy w stanie zejść czasami do krótszych, nawet do jednosekundowych klatek czy dwusekundowych. To też niesie ze sobą oczywiście korzyści. Tu masz piksela. No i znacznie niższe koszty, tak? Jesteśmy w stanie zbudować zestaw za połowę kosztów, albo nawet mniej niż połowę kosztów, które jest przy standardowej czy długoczasowej astrofotografii, tak? Nie potrzebujemy tak dobrych montaży. Nie potrzebujemy też tak perfekcyjnych teleskopów czasami. Chociaż tutaj to też nie jest podlega dyskusji, bo to jednak w centrum kablu ten teleskop powinien dawać dość dobry obraz, jeśli chcemy uzyskać właściwą rozdzielczość. No ale i wady, tak? Jak są i zalety, to są i wady. Więc taka najbardziej chyba dająca się we znaki, to no niestety, korzystamy z dużych aperturowych teleskopów. Stąd duża ich podatność na wiatr. Żeby fotografować w ten sposób, musimy się albo dobrze osłonić wiatru, wyizolować, albo fotografować w bezwieczne noce. Tak jak wczoraj fotografowałem, nagrałem 1300 klatek, z czego 700 poszło do kosza. Tak? 500 było rzeczywiście fajnych, bo wiatr ładnie przewiał ceiling i ten detal był fajny, natomiast no, mamy duży odpad. Tak? Przy pewnym wietrze jeszcze jakby wiało troszkę mocniej niż wczoraj, no to praktycznie nie ma sensu wystawiać sprzętu, bo wszystkie kratki będą rozpać kamień. Druga rzecz, która jest problematyczna, ale z którą można sobie poradzić,
pracujemy na wysokich wartościach gainu, tak, jeśli chodzi o kamerę. Gainu, wzmocnienia, różnie to może być. Czyli automatycznie sygnał słabych partii nam się podbija, natomiast sygnał jasnych partii nam się przepala. Tak? Czyli mówimy tutaj o jasnych gwiazdach, o centrum galaktyk, które są wypalone. Mogą być wypalone, jeżeli będzie duża różnica jasności. Ale takim bardzo prostym zabiegiem, który pozwala nam się sobie z tym poradzić, jest zastosowanie podejścia, że ciemne, powiedzmy, z luminancji korzystamy, biorąc galaktykę i te wszystkie partie, które nam zależy, jeśli chodzi o te obiekty głębokiego nieba. To mój błąd, sorry, przepraszam. A gwiazdki wrzucamy sobie z połączenia RGB, tak, gdzie jest generalnie dużo ciemniej, bo wycinamy poszczególne pasma. Gwiazdy potem składamy z poszczególnych trzech kanałów i mamy gwiazdy niewypalone, wzięte z kanałów RGB po prostu, tak. A gwiazdy w LC musimy usunąć, bo są przepalone, są zniszczone. Tak? Dla uzyskania najlepszego efektu konieczne jest zebrania kilku, przejrzenia ręcznego kilku tysięcy klatek lub kilkuset klatek. Dlaczego ręcznego? No, obecnie nie ma żadnego programu, przynajmniej ja nie znalazłem żadnego programu, który by dawał na tyle dobry algorytm, żeby poradzić sobie z odseparowaniem złych jakościowo klatek. Niektóre... YouTube'a nie masz. Bo Pixa nie ma. Ale Pix poradzi sobie z rozlaniem gwiazdy na przykład. Ale często jest tak, że one głupieją przy tym, że jeżeli wiatr smaruje ci gwiazdę w postać jakiegoś trójkąta lub jakiegoś mazaja, takiego nieładnego, to on zaczyna mówić, to nie jest już gwiazda, to jest pewien obiekt DS. Nie? Ja zaczynam to traktować jako obiekty DS i wrzucam... Właśnie chciałem się... To jest dużo pytań. Znaczy być może Pixa nie mam, nie próbowałem, się przyznam. Być może Pix sobie z tym poradzi. Natomiast żaden z tych darmowych softów do stakowania czy do grupki typu Autostacker, Tregistax, DSS, no, on tego nie ogarnie. Dajmy Łukaszowi... Dajmy Łukaszowi skończyć, potem będą wolne wnioski i pytania. Na razie Łukasz się... Więc ja póki co te kilkaset klatek przebieram ręcznie, tak? Zajmuje to około, powiedzmy, dla całego materiału około godziny czasu, no ale wtedy mam gwarancję, że ten materiał, który przeselekcjonowałem, jest najlepszej jakości, tak? Nie ma tutaj żadnych... Puszczam tylko te klatki, które sam puściłem. No spore gabaryty sprzętu, więc zestawy są automatycznie mniej mobilne, tak? No bo wozimy ze sobą jakieś 6, wozimy takie z Newtona, które ma 10-12 cali. No więc to już jest jakieś tam przedsięwzięcie logistyczne, które trzeba z głową zaplanować. Tak? To nie jest mały edek na HF5, którego możemy wrzucić gdzieś tam w bagażniku i wiele miejsca nie zajmie. Trochę teorii teraz. Co się zmieniło, że możemy w ten sposób działać? To jest taki mądry obrazek, który znalazłem w tej sieci. I meritum tego obrazka jest jakby założenie, że w przypadku CCD, jeśli mamy matrycę i poszczególne jej piksele, to jeżeli foton pada nam na matrycę i powoduje wybicie elektronu, to szum jakby z każdego pojedynczego piksela jest sumowany na końcu, tak? Co sumarycznie, w momencie wybijania tego elektronu przez foton, następuje też emisja tego szumu odczytu jakby, tak? Czyli tego takiego szumu konwersji, różnie to nazywają, tak? Ten szum jest gdzieś na końcu sumowany, no i pojawia nam się na klatce. W przypadku CMOS-ów nie mamy takiego sumowania globalnego, tylko mamy jakby indywidualne szczytywanie szumu z każdej klatki, tak? Więc szum sumaryczny, który gdzieś na końcu wychodzi, jest już w jakiś sposób uśredniony i jest adekwatnie mniejszy niż w przypadku CCD. Jak okołowada też składa się z różnych małych punkcików, jak wiemy. Tak można porównać, jeśli chodzi o szczytywanie informacji. Można tak? się czepiać, może mówić, że CCD miał mniejsze. Jak to wygląda, jeśli chodzi o liczby, a czy może jeszcze inaczej? No tutaj jest pokazane, że o co chodzi w ogóle z szumem odczytu. Bo... Jeśli chodzi o krótko astrofotografii długoczasowej, to do czego dążymy, to zwiększenie dystansu pomiędzy sygnałem a szumem. Sygnałem a szumem, właśnie. Przez stakowanie próbujemy jakby odsunąć jak najbardziej sygnał od szumu, szum jak najbardziej zmniejszyć, sygnał jak najbardziej podbić. Krótkoczasowej to nie działa dokładnie w ten sposób, tak?
Dla astrofotografii długoczasowy szum odczytu jest parametrem pomijalnym. Tam nie jest to absolutnie istotne, tak? Ponieważ naświetlając długo, my się wynosimy z poziomem sygnału bardzo wysoko ponad poziom szumu odczytu. On jest zawsze przekroczony, tak? Nasz sygnał jest zawsze mocny. My musimy się pozbyć szumu termicznego, który jest generowany na matrycy. No i poniekąd pozbywamy się też szumu odczytu przy okazji, tak? Ale ponieważ my jesteśmy bardzo wysoko nad nim, to nie ma aż tak dużego znaczenia. W przypadku astrofotografii krótkoczasowej my poruszamy się z poziomem sygnału tuż nad szumem odczytu. Tak? Czasami jest tak, że sygnał obiektu przebija nam się przed szum odczytu na jednej klatce, a w tym samym miejscu na drugiej klatce ich już nie ma. Tak? On się przebija w kolejnym miejscu. I dzięki temu, że my stakujemy 1000 klatek albo 2000 klatek, to jesteśmy w stanie zobrazować ten obiekt w różnych miejscach, kiedy on nam przebije się przed ten poziom szumu odczytu, tak? Sumarycznie widzimy cały obiekt. Gdybyśmy zestakowali tylko 50 czy 100 klatek, tego obiektu nie będziemy widzieć. I teraz to jest jakiś obraz mikroskopowy, ale on dobrze odwzorowuje, na czym polega właśnie szum odczytu. Jest to jakieś tam włókno, nie wiem, czy nerwowe, czy coś. To jest obraz, powiedzmy, taki, jaki jest w rzeczywistości, nazwaliśmy. Gdybyśmy nie mieli szumu odczytu, no to mamy z kamery tylko szum termiczny, który nam gdzieś wpływa na obraz, tak? Natomiast jeżeli dodatkowo nakłada się na ten obraz szum odczytu, to powoduje tylko, że wybrane fragmenty tego zdjęcia, w niektórych jego partiach, przebijają się nam nad jego poziom, tak? Reszta jest zalana szumem. Dlatego tak ważny jest dobry dobór ekspozycji i jak najmniejszy szum odczytu, żeby móc się przebić przy krótkich ekspozycjach ponad poziom tego szumu, tak? No to taki prosty przykład teraz dam. Nagrywa się tutaj na aparacie filmik, jak robisz wykład, no i stoisz gdzieś po boku, mówisz, jest dźwięk, a tam nie łapie się w kadr. A dźwięk? Coś tam. Słuchajcie, a teraz tak. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy kamerami CCD, a pomiędzy kamerami CMOS. Tu mamy popularną matrycę w dosyć drogich kamerach typu CCD, czyli opartych na chipie K8300. Przestań, tak. One mają dosyć dużą studnię, bardzo fajne kamery CCD. Natomiast ich poziom szumu odczytu to jest około 9,3 elektronów. Tak? Taki poziom szumu jest generowany przy szczytywaniu sygnału z matrycy. W przypadku kamer CMOS-owych, tutaj akurat określa się na kamerach ZWO ASI, najbardziej popularnych obecnie, mamy kilka modeli. Poziom szumu odczytu jest opisany tutaj. Zobaczcie, to jest 0,8 do 3,2, czyli jest pewien zakres. Elektron na piksel. Tak. Mam, czyli generalnie około 1, 1,4, 3,5, tak? Im większy piksel, tym większy szum odczytu. Bo więcej, jakby z większej powierzchni jest ten szum zbierany. Dlatego w astrofotografii krótkoczasowej mały piksel ma przewagę nad dużym pikselem. Paradoksalnie, tak? Bo zawsze mówiliśmy, że łatwiej w astrofotografii długoczasowej pracować na dużym pikselu. Tutaj jest odwrotnie. Nie, mały piksel, ja mam tą kamerkę, bo piksel jest bardzo już mały, tak? Szum odczytu na poziomie 1,4 może. Tak? No, w tym momencie kamera kolorowa z chyba z najniższym dostępnym na rynku szumu odczytu 224 NC, to jest już poniżej 1, aczkolwiek no, to jest kamera kolorowa, więc tracimy na rozdzielczość. To jest chyba, jeśli chodzi o astrofotografię krótkoczasową, to jest kluczowy wykres do jakby zarządzania w późniejszym okresie parametrami ekspozycji i parametrami naświetlania, jak już wybierzemy kamerę oraz na etapie wyboru samej kamery. Bo jak spojrzycie, zobaczcie, co mówi nam ten wykres, tak? Tutaj mamy wzmocnienie, tak? Czyli w przypadku na fotografii długoczasowej wzmocnienie zbliżamy, operujemy wzmocnieniami w pobliżu zera, tak? Żeby mieć jak najgłębszą studnię, czyli jak najbardziej być w stanie nasycać ten piksel elektronami. W przypadku astrofotografii długoczasowej operujemy z tej strony. Krótkoczasowej. Przepraszam, krótkoczasowej. Operujemy z tej strony po to, żeby jak najbardziej zmniejszyć szum odczytu. Szum odczytu maleje nam ze wzmocnieniem.
Czyli jeżeli operujemy na przykład na 300, na wzmocnieniu 300, to mamy studnię już tylko poniżej, już tylko 800 bitów, znaczy 800 bitów, tak? Nie, myślę, 800 elektronów głębokości, tak? Znacząco mniejszą niż w przypadku długich czasów. To wam powoduje, że bardzo łatwo nam jest przepalić gwiazdki, niestety w tym wypadku astrofotografii krótkoczasowej. Ale z drugiej strony wybijamy się bardzo szybko z szumem ponad poziom szumlotczyka. Jeżeli mamy astrofotografię długoczasową, no to ten wykres nasz tutaj, w tym miejscu, byłby gdzieś tu, tak? Bo szumlotczyk tu mamy na poziomie 9 elektronów voltów. Czyli zobaczcie, jak dużo więcej sygnału musimy zebrać, żeby w ogóle on się nam pojawił na klatce, tak? Jeżeli na CMOS-ie widzimy przy 5 sekundach już jakiś zarys sygnału od obiektu, to przy CCD-ku tam byłby tylko szum, nic więcej, szum odczytów, tak? Przy tych samych parametrach ekspozycji. No tak, ale w zeszłym roku pokazałeś mi, jak zacząłem robić z tym 120x600 i z tym QHY5 dali krótkie czasówki, to zrobiliśmy ten pierścionek, co ci pokazywałem, co zrobiłem. No i pokazałeś, że tam jednak szum nie miał jakiegoś większego wpływu na to, mimo że kilka czasówki i na teleskopie, który jest, no zdjęcie nie daje, powiedzmy sobie. Tak, ale to jest bardzo prosta zasada. Szum musi wyjść ponad szum odczytu. Jak nie wyjdzie, to go nie będzie na zdjęciu. Tak, choćbyś zestakował milion klatek. I w przypadku CCDK, jeżeli nie przebijemy się przez szum odczytu, no to... to nie uzyskamy po prostu tego. A, czyli tutaj nie ma różnicy, jakim sprzętem robisz, tylko chodzi o to, jakie pole tylko będziesz łapał, tak? W rodzaju matrycy. Matrycę. Chodzi o matrycę, tak. Wielkość matrycy. Tak. W ten sposób. Czyli nie ma różnicy, że ja będę miał etka, apokromata jakiegoś, czy zwykłego tego. To teleskop nie ma znaczenia, to... tak? Znaczy, ma znaczenie, tak? Bo im większy teleskop, tym szybciej zarejestrujesz ten szum, który przebije granicę szumu odczytu. To rozumiem, tylko chodzi o to, że to nie ma większego wpływu. Ja mogę na przykład, tak jak robiłem w zeszłym roku, co się spotkaliśmy tam, powiedzieliśmy pierwszy raz wtedy, co zobaczyłem, to kilka czasowy. Kocham Cię też. No i chodzi o to tylko, że po prostu nie musisz mieć wyrąbanego sprzętu za milion dolarów i możesz to zrobić tanim sprzętem. No tak, o tym mówię. Zorka, tak? Może nie tanim, ale na pewno tańszym niż przed długo czasu. No i o to chodzi. Nie chcesz ich, nie żebym cię zerkał. Nie chcę. Także podsumowując, co z tego wykresu wynika? Jeżeli chcecie rozwijać się w tym kierunku, to co warto sprawdzić przy wyborze kamery, to wiadomo, najważniejsza rzecz, jaki ma szum odczytu, jaki dostępny gain, no i rozdzielczość matrycy, tak? No bo to jest też tak, że niektóre matryce z szumem odczytu na poziomie 0,6 elektrona są malutkie, mają tam 1200 na 800. No więc to jest troszkę, powiedzmy, do astrofotografii takiej estetycznej jest to mała po prostu ta matryca. Ta moja matryca ma powiedzmy 6 milionów pikseli, więc ona jest też akceptowalna. Nie jest super, no ale da się coś sensownego z tego ukręcić. No, optymalnie byłoby mieć taką matrycę gdzieś w granicach 15 milionów. Obecnie takim dobrym kompromisem cały czas jest ASRI 1600, czarno-biała, z tego względu, że ona... YR168. Też. Albo 166. Zależy jakiej firmy, teraz matryca jest ta sama, która ma szum odczytu na poziomie 1,1 elektrona, no i oferuje bardzo dużą rozdzielczość, tak? Więc może być stosowana i w tradycyjnym podejściu astrofotografii długoczasowej, kiedy zjedziemy z gainem prawie w okolicy zera, lub w przypadku astrofotografii krótkoczasowej, kiedy wyjedziemy w granicę bardzo wysokich gainów 80-90%. To jest stary CCD, on się do tego raczej nie nada. Kamery typu 120, ASI 120, oparte na starych chipach CMOS-owych, też mają jeszcze relatywnie dużo szum odczytu, one też raczej się do tego celu nie będą nadawać, albo nie tak dobrze jak kamery tej nowej generacji.
A co z offsetem, jeśli już taki duży gain masz? Robisz to na zasadzie prób i błędów, czy wyliczasz sobie? Offset? No. Offset, informacje o offsecie znalazłem w internecie, że w przypadku danej kamery powinien być gdzieś od...